Cześć, witam serdecznie wszystkich oglądających mój film. Tak jak widzicie, mój rower stojący w pokoju na dywanie. Jakiś czas temu ten rower kupiłem, wyremontowałem, ale z tego względu, że mam 6 rowerów w kolekcji, więc tym na razie nie jeżdżę. No i tak stoi tu u mnie w pokoju, no i zaczął mi ostatnio zawadzać i postanowiłem po prostu ten rower zanieść do garażu, a z tego względu, że w garażu mam i samochód, i motocykl, i jeszcze inny rower, więc będę musiał ten rower jakoś zamocować na ścianie. Więc dzisiejszym tematem mojego filmu będą wieszaki, mocowania do roweru na ścianę, tak zwane również uchwytami ściennymi lub hakami do powieszenia właśnie roweru na ścianie lub do podwieszenia gdzieś pod sufitem w taki sposób, żeby po prostu nie zawadzał taki rower. Jeżeli na przykład używamy go tylko w sezonie letnim, no to warto zawsze na zimę sobie go gdzieś powiesić, żeby po prostu nam nie przeszkadzał. Więc w dzisiejszym filmie pokażę Wam, jakie są dostępne mocowania do powieszenia właśnie takiego roweru na ścianie. A następnie pokażę Wam, jak takie mocowanie zamocować w prawidłowy sposób do ściany, jakich użyć kołków, żeby to zrobić na tyle dobrze, żeby po prostu taki rower czasem za jakiś czas na mnie spadł razem z tym mocowaniem na stojący samochód w garażu lub na inne przedmioty, które będziemy mieli pod ścianą ustawione. Tak na szybkiego Wam pokażę 3 takie najbardziej popularne mocowania, które możecie kupić gotowe w cenie 20 zł. Takie mocowanie, mocowane oczywiście na 4 kołki. I zobaczcie, tak to wygląda rower na ścianie. Kolejne mocowanie takie, też bardzo popularne, też na 4 kołki do ściany. Też w cenie 20 zł takie mocowanie można kupić. Gotowe oczywiście. No i tak rower wygląda. Na ścianie zamocowany. No i takie jeszcze mocowanie bardzo ciekawe, bo w sumie łapie się za przednie koło. To jest mocowanie dla osób, które mają trochę miejsca gdzieś w rogu, w piwnicy, w garażu i chciałyby sobie po prostu rower zamocować za przednie koło. To jest takie dziwne mocowanie, bo tak rower wtedy jest zamocowany, jakby chciał jechać po ścianie w kierunku sufitu. Ale te mocowania są dosyć popularne, nawet w piwnicach czasami niektóre osoby, które no, na głównych tak zwanych tych holach piwnicznych nie chcą stawiać tak roweru, żeby komuś nie zawadzał, to robią coś takiego i taki rower sobie gdzieś tam zwisa zaczepiony za przednie koło w piwnicy. No i nie przeszkadza nikomu, kto tam przechodzi. Oczywiście te mocowania, które Wam pokazałem, są to najtańsze, za cenę 20 zł. Górna półka, no tak jak z rowerami, w zależności z czego to jest wykonane, z jakiego metalu, czy nawet jeżeli są to mocowania jakieś z karbonu, no to w cenie może takie mocowanie być nawet w cenie roweru. Ale pokazałem Wam takie najtańsze mocowania, które można po prostu bez jakichś tam dużych wydatków, więc czasami można kupić takie gotowe mocowania, jeżeli ktoś tam nie ma czasu. Wiadomo, jakby miał ktoś kupić kawał rurki, pospawać to, albo jeszcze ktoś by miał mu pospawać, no to koszty przewyższają zakup takiego gotowego mocowania. Takie mocowania można kupić sobie nowe, można powiedzieć fabrycznie, przez kogoś wykonane, z przeznaczeniem właśnie do powieszenia roweru. Trudniej jest na przykład, gdy jest rower bez ramy, czyli taka jakaś typowa damka. Wtedy się trzeba troszeczkę nagłówkować, żeby ten rower w jakiś sposób powiesić i nie każde takie standardowe mocowanie będzie pasowało. Zanim kupicie coś nowego ze sklepu, to co sprzedawca Wam sprzeda, nie zawsze może pasować do Waszego roweru, bo sprzedawca sprzedaje to, co ma na stanie, nie widzi Waszego roweru, jak on wygląda, nie wie, w którym miejscu chcecie go zamocować na ścianie, jaki jest układ u Was tam w jakimś garażu, gdzieś na strychu, może w jakiejś piwnicy. Warto też sobie coś zrobić samemu, jeżeli macie jakieś tam zdolności manualne, jesteście jakimś majsterkowiczem, macie trochę złomu, macie jakąś spawarkę, nie jesteście leniwi, chce Wam się coś zrobić, no to warto sobie samemu wykonać coś takiego, co będzie Wam odpowiadało najbardziej niż coś takiego kupionego. Ja Wam też proponuję rozejrzeć się w jakichś sklepach, typu jakiś market. Tam można często dostać zestaw takich właśnie, jak ja tu mam, takich jakichś różnych haków.
za niewielkie pieniądze, w granicach tam, nie wiem, 35 zł, cały zestaw chyba, ja kiedyś kupiłem zestaw chyba 5 czy 7 takich haków. Niektóre wykorzystałem, niektóre mi zostały i można powiedzieć, że czekały, aż je wykorzystam. I postanowiłem właśnie to, co mam. O, zobaczcie, takie. To jest nawet z gąbką. No i coś takiego. Akurat mam 4 sztuki, więc na 2 rowery, żeby powiesić ich na ścianie, można spokojnie to wykorzystać. Kolejna cenna uwaga. Najpierw kupujecie mocowanie, a później dopiero kupujecie jakieś kołki montażowe. Dlaczego tak? Bo może być taka sytuacja, że kupicie kołki z jakimiś wkrętami wcześniej i później będziecie chcieli taki wkręt przełożyć przez to mocowanie i może Wam nie przejść. I wtedy będą problemy, trzeba będzie rozwiercać większe otwory i tak dalej. Jakie kołki kupić? No powiem Wam tak, czym większy kołek, czym większa śruba, to lepiej. Ale wiadomo, nie zawsze Wam to wszystko spasuje, więc jedyne, co Wam mogę polecić, to, żeby kołek kupić jak najdłuższy. Jak najdłuższy kołek, żeby jak najdalej weszedł w tą ścianę po nawierceniu. Jak najdłuższa śruba, oczywiście tak śruba, żeby była spasowana, żeby to wszystko ładnie pasowało. Jeżeli macie jakieś kołki w domu, to warto po prostu najpierw się rozejrzeć, co mamy. Bo często jest tak, że lecimy do sklepu po następne jakieś kołki, jakieś wkręty, a mamy w domu i w ten sposób sobie robimy magazyn, kupujemy rzeczy, które i tak mamy, które później dalej nam leżą, zawadzają. No dobra, to tyle, co można chyba powiedzieć, jeżeli chodzi o mocowanie, o te kołki. I jeszcze ważna rzecz. Musimy mieć oczywiście jakiś taboret, jakiś stołek, jakąś drabinę, w zależności jak wysoko chcemy na tej ścianie to zamocować. No żeby było wygodniej, żeby nie było tak, że będziemy tam na palcach wstawać i próbować wywiercić te otwory. Jeżeli chodzi o wiercenie otworów, musimy mieć porządną wiertarkę i porządne wiertło. Warto jeszcze pokazać Wam takie mocowania, które mocujemy do sufitu i możemy rower sobie powiesić pod sufitem. Zobaczcie, takie fajne. I zobaczcie, tutaj tą częścią mocujemy do sufitu. Są 4 otwory. Czyli w suficie 4 kołki musimy zamocować. Następnie wkręcamy wkręty. I tak to wtedy wygląda. Co fajne, jeżeli chodzi o tą dolną część, to czarne tutaj, to jest guma taka. Taka guma, taka gąbka, dosyć twarda. I w ten sposób, jeżeli powiesimy rower, to nawet nam się rama w ogóle nie odrapie. Jeżeli ktoś z Was nie lubi mieć podrapanego roweru, albo kupił dopiero nowy, i nie chciałby go uszkodzić, no to moim zdaniem takie mocowanie jest idealne. Fajnie to wygląda, więc tak jeszcze jako taka ciekawostka. No to tak jeszcze Wam pokazałem, że takie coś też można kupić. To oczywiście też było w tym komplecie, co kiedyś kupiłem, prawdopodobnie, jeżeli dobrze pamiętam, z Lidla. Taki cały zestaw różnych takich haków, mocowań. Więc fajne to są rzeczy, więc warto też sobie pomyśleć nad czymś takim. Może akurat takie rozwiązanie będzie komuś bardziej odpowiadało niż jakieś mocowanie takie do bocznej ściany. Ja do wiercenia użyję najmocniejszej wiertarki, jaką posiadam. Firmy Parksize, moc 1050 W. No jest to młotowiertarka, ale jej plus jest taki, że w komplecie są oczywiście wiertła na tak zwanego RDS-a. W ten sposób mocowane, więc nie ma opcji, że nam po prostu wiertło się będzie przekręcać, coś takiego. Musi oczywiście być wiertło typowe do ściany, do cegły, do muru, tak zwana widia. Żeby nie była taka sytuacja, że złapiecie pierwsze lepsze wiertło, nie spojrzycie jakie to wiertło i będziecie w betonie, w cegle wiercić wiertłem, które na przykład służy do drewna albo służy do wiercenia w metalu. No to są może śmieszne sprawy, ale czasami jak ktoś się spieszy, chce szybko coś zrobić, to może taki błąd popełnić, więc musimy sobie przygotować jakieś wiertło, jakąś wiertarkę. Możemy oczywiście każdą wiertarkę wykorzystać, która jest przeznaczona do wiercenia w ścianie, czyli ma ten taki przełącznik z tą takim młoteczkiem, czyli tak zwany udar.
i po prostu zawsze musimy mieć ustawione na udar i wtedy wiercimy sobie. No dobra, to tyle, jeżeli chodzi o ten sprzęt, który tutaj posiadam, którego użyję, żeby mi po prostu ta praca bardzo szybko poszła. No dobrze, tu mam rower, a tu jest ta ściana, na której chcę właśnie ten rower powiesić, ale zanim go powieszę, zanim zrobię te mocowania, trzeba rower jeszcze przygotować w ten sposób, że należy zastanowić się, w którą stronę będzie do ściany. Z tego względu, że z tej strony jest wrzutnik, czyli bardzo delikatny element, i żeby tym elementem nie dotykało ściany, nie obijało się o ścianę, to najlepiej będzie tą stroną do ściany. A trzeba przygotować w ten sposób, że ten pedał trzeba odkręcić, bo bez tego pedału jak najbliżej będzie ściany. OK, z drugiej strony pedał też odkręcamy, też nie będzie na razie potrzebny, zawsze będzie więcej miejsca. No i później jeszcze tutaj nóżkę, na razie mi ta nóżka jest potrzebna, żeby ten rower tutaj stał. Później jeszcze tą nóżkę troszeczkę poluzuję, żeby ona bliżej doszła do koła tylniego. No i dobra, oczywiście kierownicę luzujemy i ustawiamy ją bokiem do kierunku jazdy. Od tej strony, tutaj gdzie chcemy do ściany, to w przeciwną stronę tą kierownicę przekrzywiamy, tak jak to wygląda. Odległość zaznaczona, wierce pierwszy otwór. Sprawdzam, czy nie za głęboko. Okej, to powinno być dobrze. Pierwsza przymiarka. Jest ok, teraz trzeba drugie przymierzyć. Może być. Zawsze wiercić po jednym otworze i przymierzać, bo jak wywiercicie dwa otwory i będą krzywo, to już nic nie zrobicie i trzeba będzie wtedy inaczej mocować obok. Nie bardzo to wyszło, no mocno tu się wykruszyło. Trzeba tutaj wbić kawałek drewienka po bokach, żeby to się bardziej trzymało, bo tutaj no niestety się wykruszyło. No dobra, teraz chwila prawdy, czy otwory dobrze spasowały. Nie, no dobrze jest. Więc zawsze jak się wywali obok dziurka i ten kołek troszeczkę jest luźniejszy, to kawałek drewienka, nawet jakieś zapałki można, jak się dokręci, to i tak rozchodzi się kołek na boki, ale jak będzie drewienko, to zawsze będzie lepiej trzymać. No dobra, najwyższy czas przymierzyć, jak to wyszło.
No, powiem, że bardzo dobrze. Jest ok. No dobra, taki jest efekt końcowy. Powiem Wam, że wyszło idealnie, tak jak chciałem. Jeżeli chodzi o tylnie koło, jest w niewielkiej odległości od tego tutaj półki, tego regału. Tutaj przednia część kierownicy, jeden róg jest idealnie przy suficie, tak jak miało być. Przednie koło w pewnej odległości od tej szafki tutaj, właściwie od apteczki takiej, którą tu mam powieszoną. No wyszło super, wyszło super. Powiem Wam, że tutaj nie było problemu, bo jest typowy rower z tak zwaną ramą, tak zwany męski. Jeżeli to by był rower jakiś damka bez tej górnej ramy, też da się powiesić. Jak się da powiesić? Zawsze można tutaj powiesić, można za koło powiesić, z przodu można tutaj pod ramą złapać. No da się. Tylko wiadomo, jak jest taki standardowy rower z tak zwaną ramą, jak to się mówi męski, no to jest najprościej. Jeżeli mój filmik Wam się przyda, mam nadzieję, że co niektórym na pewno, warto sobie takie mocowanie do roweru zrobić, szczególnie na zimę, z tego względu, że rower, wiadomo, większość ludzi nie jeździ rowerem zimą i on tam gdzieś stoi, zawadza, a tak się powiesi gdzieś na ścianę, jeżeli ktoś ma jakąś wysoką ścianę, wysoki garaż, wysoką piwnicę, więc jak go powiesi u góry, to on w ogóle nie będzie przeszkadzał, tak jak na przykład gdzieś stoi, że jak się coś robi, to trzeba go przestawić i tak dalej. Jeśli mój filmik Wam się przyda, to łapka w górę. Będę wiedział, że było warto pokazać co nieco na ten temat. Dziękuję wszystkim za subskrypcje, które otrzymuję. Nie zapomnijcie kliknąć dzwoneczek, aby otrzymywać powiadomienia o moich najnowszych filmach, które niebawem się pojawią. Pozdrawiam wszystkich, życzę miłego dnia. Cześć.